tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń. Kotociaki. Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Gra milczenia. Pewnego dnia mamusia postanowiła popracować nad swoim blogiem i nad projektami mody dziecięcej. Mamusiu! Chcemy zbudować statek w naszym ogrodzie. Będziemy się bawić w piratów, fajnie, prawda? To doskonały pomysł, moje kotki. Obejrzę go, jak skończycie. Ale potrzebujemy sznurków, kleju, pudełek i innych rzeczy, które nawet nam nie przyszły do głowy. O! Mamusia pomogła kotociakom znaleźć wszystkie potrzebne rzeczy i zaniosła je do ogrodu. Niestety, hałasujące kotki nie pozwalały jej się skupić na pracy. Budujemy tutaj! Nie, wolę tutaj! I nie mogła się skoncentrować. To ja wpadłem na pomysł ze statkiem! A ja wymyśliłam jego wygląd! A ja zaprojektowałem jego budowę! I co z tego? Kociaki! A może pobawicie się teraz w grę milczenia? W grę milczenia? Tak, ten, kto najdłużej wytrzyma bez mówienia, wygrywa. Dla zwycięzcy uszyję flagę, którą zawiesicie na maszcie. Ale fajnie! Tylko pamiętaj, żeby na mojej fladze koniecznie była gwiazdka. Na mojej niech będzie kwiatek. A na mojej grzybek. No dobrze, kotki, rozpoczynamy grę milczenia. Gra się rozpoczęła, a pierwszy kotek, który powie jakieś słowo, przegrywa. Kotociaki zabrały się za budowę statku pirackiego. Okazało się jednak, że bez słów będzie to o wiele trudniejsze. Budyń zasugerował Crackersowi, aby zbudowali maszt ze starej narty. Ale Crackers zrozumiał, że Budyń chce pojeździć na nartach. A przecież był środek lata. Crackers próbował przekazać Budyniowi, że przecież jest lato, nie można jeździć na nartach po trawie. Ale Budyń zrozumiał, że Crackers chce jeździć na nartach. Budyń i Crackers próbowali też zrozumieć, co Pianka miała na myśli. Czy chciała powiedzieć, że mogą jeździć na nartach po prześcieradle zamiast po śniegu? A może chciała się przebrać za ducha? A może chciała namalować wielki obraz? Na szczęście jedna rzecz się wyjaśniła. Pianka chciała przekazać, że prześcieradło będzie świetnym żaglem. Najpierw kotki musiały poprosić mamusię o pozwolenie. Ale żadne z nich nie chciało nic powiedzieć i przegrać z rodzeństwem w grze milczenia. Zerwał się wiatr i o mało brakowało, aby prześcieradło wylądowało w kałuży. Kotki wiedziały, że w tej sytuacji powinny zawołać mamusię. Które z nich odezwie się jako pierwsze i przegra grę? Ach, nareszcie skończyłam. Mamusiu! Pomóż! O, mamusiu! Pranie ocalone. Brawo! Ale każde z kotków przegrało w grze milczenia. No dobrze, pora zadecydować, co będzie na waszej fladze. Kwiatek, grzybek czy gwiazdka? Ale przecież wszyscy przegraliśmy. Właśnie, każde z nas się odezwało, kiedy cię zawołaliśmy. Czyli każde złamało zasadę milczenia. Ale postąpiliście słusznie. Budowaliście statek po cichu. Odezwaliście się tylko po to, żeby nie dopuścić do wypadku, a więc cała trójka jest zwycięzcami. Hurra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Gra milczenia okazała się ciekawą odmianą dla kotociaków, a mamusia uszyła dla nich wyjątkową flagę i pozwoliła im użyć prześcieradła do zrobienia żagla.
Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.